Hej, witajcie w takim szybkim poradniczku, gdyż nie widzę sensu, aby długo się rozpowiadać na ten temat, gdyż jest to bardzo prosta rzecz. No właściwie nie poradniczek, lecz tylko takie omówienie, przypomnienie, że w ogóle taka funkcja istnieje, została dodana w patchu 4.1 do Final Fantasy XIV. Otóż razem z członkami naszego szwadronu możemy udawać się do dungeonów, dzięki czemu będą oni zdobywali level aż do 60. Tak, cap został zwiększony do 60. Poza tym, podczas wykonywania zadań w tym dungeonie dostaniemy punkty takie Specific Battle Tactics i będziemy mogli wybierać, czy dany bohater szwadronowy ma być bardziej niezależny, ma być bardziej ofensywy, czyli zwiększamy jego damage, defensywny, czyli w przypadku tanku właśnie najpierw, żeby zwiększamy jego obronę, lub balance, czyli taki wyśrodkowany pomiędzy. Za ukończenie każdego dungeona praktycznie dostajemy jeden punkt mastery i później możemy sobie wymieniać na postaciach, tak jak tutaj macie. Poza tym możliwość jest też glamurowania, więc nie ma takich już standardowych, jak to było wcześniej, glamurów. Osiągamy tę możliwość na poziomie 51. I wtedy możemy zmieniać sobie ciuszki dla naszych członków szwadronu. Okej, no ale teraz kwestia najważniejsza, jak wejść do tego dungu. Więc po prostu gadamy tutaj z oficerem, damy command mission. I musimy mieć zapewnione, że mamy jednego healera, jednego tanka oraz jednego DPS-a. Więc ja sobie wybiorę mniej więcej taki skład. Chemistry praktycznie tutaj nas nie interesują, bo po tym i tak nic nie dostajemy. Mamy do wyboru na chwilę obecną tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć dungów. I wtedy wchodzimy sobie, po prostu klikamy na dany dung, który nas interesuje. Mamy nagrodę, jaką dostaniemy, że tak powiem, w scrolli. Znaczy z użycie scrolli, jak jest potrzebne ilość scrolli, aby w ogóle wejść, oraz ilość expa, jaką dostaną nasi członkowie szwadronu. Oczywiście im wyższy level dunga, tym jak zapewne widzicie, wyższa wartość expa. I teraz, kiedy już mamy wybrane te trzy postacie, dajemy deploy i automatycznie zostaniemy przeniesieni do dunga. No, ten dung nie różni się niczym od standardowego, w którym normalnie uczestniczymy, tylko że zamiast żywych graczy mamy boty. Dostaliśmy tutaj nową ikonkę orderu, właściwie trzy ikonki, i to jest engage, czyli że nasz skwadron ma zaatakować, rozpocząć walkę, disengage, czyli ma wycofać się, mają uciekać, i też mamy limit breaka, który po załadowaniu zadaje taki damage jak nasz podstawowy mniej więcej limit. Ogólnie z tego co widziałem, boty spisują się w miarę na pojedynczych, że tak powiem, mobach czy na zwykłych mobach, ale kiedy przychodzi do bossów, no to niestety nie są tak dobrze zrobione i nie wykonują one mechanik, co często kończy się ich śmiercią, więc tutaj Square musi jeszcze trochę dopracować, ale myślę, że w następnych patchach już to AI zostanie bardziej, że tak powiem, lepiej zorganizowane, lepiej napisane i boty już będą w stanie omijać, że tak powiem, mechaniki bossów dungeonowych, w których się znajdują. I to właściwie tyle, no po prostu robimy zwykły dungeon, tak jakbyśmy to, jak wspomniałem wcześniej, z normalnymi ludźmi robili. Niczym to się innym nie różni, poza tym, że mamy tutaj te trzy ikonki, które pomogą nam w nawigowaniu naszymi botami, bo tak to mogę nazwać. Także trzymajcie się, do zobaczenia i miłej zabawy ze skwadronem.